I to nie jest źle przyznać się, że się nie doświadcza Boga, bo to jest miejsce pokuty, czyli odwrócenia. Jeśli nie doświadczasz Boga, to możesz do Niego zawołać, do Jezusa Chrystusa, do Jezusa Chrystusa, bo imię Boga, jedyne imię Boga, które doprowadza do zjednoczenia człowieka z tym Bogiem, to Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu. Człowiek, który oddał za Ciebie życie na krzyżu. I ja wiem, że Ty to wszystko wiesz. Ja wiem, że gdy jest czytanie z Ewangelii i tam się jakoś przyklęka, dzwonek dzwoni, spuszczasz głowę i to do Ciebie nie dociera. Ja chcę, żeby dzisiaj dotarło, do mnie dotarło 21 lat temu. Wcześniej nie byłam wcale religijną osobą. Nawet myślałam sobie, że Bóg to jakaś energia. Byłam zniechęcona tym, co widziałam w kościele. Ja widziałam, że ludzie tam przychodzą, spowiadają się, a później znowu grzeszą. A ich życie nie jest życiem w mocy. To nie jest życie w mocy. Ale chciałam poznać prawdę. Chciałam poznać prawdę. Nie godziłam się na to, że jestem od jakiejś małpy. Nie godziłam się na to, że nie wiem, co tam trzeba robić, żeby dopchać się do tego Boga. I w pewnym momencie ktoś mi powiedział swoje świadectwo spotkania, realnego spotkania z Jezusem Chrystusem i powiedział, że to odmieniło jego życie, że on ma dzisiaj realną relację z Bogiem, że jest inną osobą i to dało mi do myślenia. Zaczęłam o tym myśleć. To była starsza kobieta. Ona miała 97 lat wtedy, kiedy dzieliła się tym swoim świadectwem, spotkaniem z Boga, z Bogiem. Ona była osobą, która była bardzo bogobojna. Ona od dawna w ogóle służyła ludziom. Chodziła na każdą mszę, przyklękała, święciła wszystkie piątki. To była bogobojna kobieta, ale w momencie, kiedy spotkała się realnie z Bogiem, ona odrzuciła wszystko i to mnie zastanowiło, co jest takiego, że ja nie widzę tej różnicy, a ona to zobaczyła momentalnie. Została wypełniona miłością. Wcześniej była zupełnie samotną człowiekiem, ponieważ w 97 roku życia trudno mieć znajomych ze swojego rocznika. Była bardzo samotna, ale w momencie, kiedy pojednała się z Jezusem, wypełniła ją miłość, wypełniło ją życie. Stała się nową osobą. I ja, usłyszawszy tą historię, zaczęłam się zastanawiać, co jest z tym Bogiem, albo co jest ze mną nie tak, że ja Go nie doświadczam, że ja nie jestem z Nim tak połączona jak ona. I wtedy zawołałam do Niego prosto z serca, pierwszy raz prosto z serca zawołałam do Jezusa Chrystusa. Powiedziałam tak, wierzę, że to Ty za mnie umarłeś. Nieważne, że to było 2000 lat temu. Nieważne, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, że Ty poniosłeś grzech. Mój grzech, mój błąd, mój bunt wobec Ciebie na swoim ciele. Ja uznałam tą ofiarę. Ja po raz pierwszy pomyślałam sobie, że to jest rzeczywistość, że to jest prawdziwy Bóg.
I to zmieniło moje życie, ponieważ ja tam, wtedy, w tym pokoju, w nocy, ja tam zostałam wypełniona Jego Duchem. O tym mówi Ewangelia. Ewangelia to jest dobra wiadomość, że Bóg tak się przychylił tutaj do człowieka, że można go mieć w środku, można narodzić się na nowo. Duch Święty jest tu, na tym miejscu. Duch Święty jest. Duch jest niewidoczny, ale się go odczuwa. Można go doświadczyć. Można doświadczyć Boga. Jedyna rzecz, która cię dzisiaj oddziela od Boga, to twój upór. To twój upór. To twoja wolna wola blokuje połączenie twoje z Bogiem. Twoja wolna wola to to, że dzisiaj ignorujesz te słowa. Ale ja ci mówię, jestem tutaj na tym miejscu tylko dlatego, żeby ci powiedzieć, że Boga możesz doświadczyć i nie będzie to jednorazowy akt uniesienia, ale będzie to związek na całe życie wieczne, bo ja dzisiaj mam pewność zbawienia. Ja wiem, że ja idę do nieba, ja wiem, że jestem Bożym dzieckiem, bo Bożym dzieckiem trzeba się stać przez narodzenie z Bożego Ducha. Wtedy, kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę w realny sposób, mówisz: Jezus, stań się moim Panem, stań się moim Zbawicielem. Ja przepraszam Cię za to, że żyłam bez Ciebie. Ja chcę, żebyś panował w moim życiu. Chcę, żebyś panował w moim życiu. Chcę Ci się oddać, bo Twoje ręce są najbezpieczniejsze. Wtedy On przychodzi do Twojego ducha, rodzisz się na nowo i od tamtego czasu jesteś zupełnie nową osobą. Dostajesz nowe życie, białą kartę. Bóg nie liczy Ci grzechów, nie liczy Ci grzechów. On ukarał siebie samego w ciele Jezusa Chrystusa za każdy grzech. On nie jest teraz obrażony na Ciebie. On nie gniewa się na Ciebie, ponieważ On nie widzi Twoich grzechów. On zakrył każdy grzech w Jezusie Chrystusie. Tylko Ty musisz to przyjąć. On 2000 lat temu ogłosił amnestię. Amnestię. Otworzył drzwi więzień. Ale to, że Ty dzisiaj siedzisz w celi, oddzielony od Boga, to jest tylko i wyłącznie kwestia Twojej woli. Tylko i wyłącznie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj Ci mówię, drzwi więzienia zostały otworzone. Możesz pojednać się z Bogiem, tak jak ja 21 lat temu. Od tamtej pory nie żyję we własnej niemocy. Od tamtej pory nie zastanawiam się, nie popełniam błędów. Duch mądrości, duch mocy, duch prawdy zamieszkał we mnie. Ten duch tutaj jest. Bóg jest Bogiem z bliska. To jest Emanuel. Bóg jest Bogiem z bliska, nie z daleka. Na wyciągnięcie Twojej ręki, na głos Twojego, na dźwięk Twojego głosu. On przyjdzie. On tylko czeka, aby człowiek otworzył przed Nim serce. Bo Bóg jest Bogiem serca. On chce wymienić Twoje wnętrze. Chce Cię zapełnić. Chce zapełnić Twoją pustkę. Chce wypełnić to miejsce, które jest wiecznie nienasycone. Wiesz, o czym mówię. Wiesz, o czym mówię. Jakieś rzeczy, nawet te, które są najbardziej pożądane przez Ciebie, zapełniają Cię tylko przez chwilę, a później przychodzi znowu rutyna, a później przychodzi znowu znudzenie i ciągle musisz gonić za następną podmietą, ale z Bogiem tak nie jest. On powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, a dam wam ukojenie. Ukojenie to jest ten stan, kiedy Ty nie musisz już pędzić po następną rzecz. Ukojenie to jest ten stan, kiedy Ty masz pokój z Bogiem. Z Bogiem masz pokój i masz pełnię życia. Bo Jezus przyszedł tutaj po to, żeby żyć, żeby owce miały życie w obfitości. Obfitości. Dzisiaj nie masz obfitości. Nie ma obfitości dzisiaj w Twoim duchu, bo Twój duch jest oddzielony od Boga. Jest egocentryczny. Kręcisz się wokół własnej osi. Ale możesz ten stan zmienić.
Każdy człowiek może dzisiaj zmienić swoje życie. Każdy człowiek dzisiaj może odwrócić się od kierunku piekło i zacząć iść w kierunku nieba. Każdy człowiek może dzisiaj stać się wieczną istotą, która wiecznie będzie żyć z Bogiem. Tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa. Jezus w dniu Wielkiego Święta, w ostatnim dniu, zawołał, przyjdźcie do mnie, każdy, kto przyjdzie do mnie i będzie pił ze mnie, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej, możesz mieć życie w środku, możesz mieć prawdziwe życie w środku, nieokiełznane, potężne życie, potężną miłość. Możesz być pełny, nie bądź pusty, nie pozostawaj w tym stanie, jeżeli usłyszałeś pewne słowo, które zapadnie w twoje serce, to rozważaj je i nie odpuść, bo Jezus powiedział, szukajcie mnie, a znajdziecie, szukaj. Rozmyślaj nad tym słowem, rozmyślaj nad tym, co dzisiaj usłyszałeś, rozmyślaj nad tym, że tylko Jezus jest drogą, że możesz do Niego zawołać z obfitości serca. Może Pani zawołać dzisiaj do Jezusa i narodzić się na nowo, to jest najważniejsza rzecz w życiu człowieka, to ratuje Twoją przyszłość, bo jesteś osobą wieczną, straszna to rzecz. Spędzić wieczność w oddzieleniu od Boga, bo Bóg jest dobry, ale człowiek decyduje, czy tego Boga wybrać, czy nie. Wybierz mądrze.